Cześć, witam Was serdecznie. Minęła 21:30, a więc zaczynamy nasze cotygodniowe show Balkon Wawa od kuchni. Moi drodzy, pewnie się zastanawiacie, co ta piękna kobieta robi w mojej kuchni, a dokładnie na moim blacie. No ale wiem, że nie jestem pierwszą kobietą, która tutaj siedzi. To już uzgodniliśmy. Po tej stronie pierwszą, po tej... A, dziękuję. Nie. Moi drodzy, moim dzisiejszym gościem jest Kasia Pakosińska. Dobry, cześć, Kasiu. Hej. Cześć, Kasiu. Cześć, serdecznie. Dobry. Nie, tak się przycupnęłam, jakoś tak tutaj. Wygodnie u mnie. I czuję się na razie bezpiecznie tutaj. Bezpiecznie? Tak. Tutaj u mnie zawsze jest bezpiecznie. A jakby nie było, zobacz, kuchnia ludzi jednoczy, raz, a dwa, że najlepsze imprezy są zawsze w kuchni. Ale to prawda. Robisz właśnie na blacie, nie? Na blacie w kuchni zawsze są imprezy najlepsze. Tak, 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 to prawda. Jakoś takie ciepełko jest w kuchni, a poza tym zawsze można coś, o właśnie. Można zobaczyć z daleka, co się dzieje. No, tak. Kasiu, ja bym Cię zaprosił serdecznie do mojej kuchni. Ja mam coś, że tak powiem, dzisiaj zainicjować. No, zaraz zainicjujesz. A możemy zrobić bardzo oryginalną historię. Możemy wszystko, program na żywo. Dobrze. Nie ma scenariusza. Ponieważ widzisz, ja jestem totalnie od mówienia, a mało od robienia w kuchni. Także ja bardzo chętnie nadam ton, ja wprowadzę klimat, ale że tak powiem... Ja, Kasiu, się przy tobie boję odzywać, bo wiem, że jesteś mistrzem mowy polskiej. Nie, ale w ogóle luz, ale dzisiaj jesteśmy tak między sobą tylko. Tak, tylko my... Jesteśmy w małym gronie. Tak, my po prostu spędźmy miło czas. Jest w ogóle piękny czas teraz, bo dzisiaj była bardzo gorąca niedziela, no przynajmniej tutaj w Warszawie i Milanówku. Bardzo, bardzo gorąca. Teraz wreszcie jest powietrze. I... Chłód i pyszne jedzenie. Tak, i pyszne jedzenie. Tym bardziej, że takie bardziej owocowo dzisiaj warzywne, prawda? Nie będziemy żadnych tłustych mięs, no bo to po co? Tak, wakacje ja na diecie, idą, ja na diecie widać, jestem. Już straciłeś dzisiaj. O, miło pół godziny ze mną, widzisz, już zleciało. Zostaniesz tu na zawsze już i będę taki patyczek mały. Tylko nie karm mnie czekoladą. Bo powiem Państwu, że coś takiego, jak tutaj przyjechałam pół godziny wcześniej, no to zaczęto mnie częstować czekoladą, której wrąbałam już chyba pół pudełka, dlatego teraz siedzę. I mogę nie wstanę. Nie wstanę. Może mnie unieruchomić czekoladą, której nie odmawiam. Jedliśmy tak słodycze od Tago, przepyszne. Kasiu, no co będziemy dzisiaj robić? Będziemy robić coś, danie, które jest bliskie Twojemu sercu, nie ma co ukrywać. Tak. Kuchnia gruzińska. Kuchnia gruzińska. No rzeczywiście dla mnie numer jeden. Może dlatego, że jest tam bardzo dużo warzyw. Chociaż od warzyw, jak zawsze mówiłam moim rodzicom, to się oczy psują. Nie lubiłam nigdy takich sałaty historii, a w Gruzji bardzo polubiłam. Przede wszystkim w Gruzji nauczyłam się jeść takie rzeczy jak bakłażany. Bakłażany, mamy bakłażana. Wcześniej nie jadłam w ogóle bakłażanów i w ogóle jakieś takie zbełtanie wszystkiego razem było dla mnie czymś ble, ble, ble. A w Gruzji bardzo, bardzo. I chyba to jest to jedyny kraj, bo jestem mięsożerną osobą, gdzie więcej zwracam uwagę na warzywo i na jakieś takie sosy historie, niż na jakieś takie potrawy mięsne. Także Gruzja tutaj zwyciężyła mój żelazny właśnie charakter. Dziś będziemy używać bakłażana. Jak danie się nazywa po gruzińsku? Bakłażan, po prostu badrydżani. Badrydżani będziemy robić, czyli te piękne bakłażany będziemy faszerować tak. Orzechami. Orzechami. To jest bardzo prosta historia. To jest tak naprawdę, Gruzini to trochę robią jak takie kanapki. Robią to raz, dwa raz, dwa razy. Przekąska, przystawka. To jest przystawka. Od tego zazwyczaj, jeżeli jest gruzińska supra, no bo to się nazywa taka piękna gruzińska biesiada, to supra. I od tego zaczyna się zawsze, że na stół wjeżdżają przystawki. Tak. I zawsze jest tam badrydżani. A tak naprawdę, jak nauczymy się dzisiaj robić badrydżani, znaczy jak... Ja już zacząłem robić. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak się mówiliśmy, tak, ja robię, ty tak, mówisz. Właśnie tak może się w ten sposób, drogie panie, ustawić. Mówimy, że po prostu, o nie, aha. To nie dzisiaj, nie ten dzień. A tutaj mężczyzna raz w raz, ale masz super sposób. Wiesz co, zobaczymy, czy ten super sposób wyjdzie, ale robię się plastry. Takie ziambalala chudziutkie. No właśnie, grubszych nie zrobię, mogę ewentualnie nożem. No bo to tak naprawdę nie... Nożem chyba będę kroił. Chyba jednak tak. No bo dobrze, żeby takie. Mandolina nie zdała. Pół centymetra. Nie, myślałam, że to jest super sposób, bo to by super pomogło. Bo najgorsze tak naprawdę jest krojenie tego bakłażana, bo nie można w tym plasterku, który jest cięty, tak? Nie można tam przekroczyć tego centymetra, bo wtedy nam się potem w rulonik nie zwinie. Już nie będzie taki fajny, elastyczny. Kasiu, ja cię. Co by się nie działo, będę musiał cię przeprosić, żeby sięgnąć po rękawiczkę. A gdzie ona jest? Ona jest za tobą, niestety. Dobra, schodzę. Za tobą jest. Nie. Dam radę, bo jesteśmy, proszę Państwa, złączeni kablem. To jest taki nierozerwalny... Więc gdyby nam się zachciało coś oddzielnie, to na ten nie da czas rady. Przez najbliższe pół godziny niestety nie. Nie da jest rady. Wszystko radę. Tak, no to jest po to, żeby gość mi z programu nie uciekł. A, Kasiu, to zapraszam to serdecznie. Dobrze. No nie, że mam kroić bakłażana teraz. Ja go będę kroił, ja założę rękawiczkę, bo dobrze. Już pierwsza krew się polała. Ale tak niewidocznie. Niewidocznie, tak. Ja go pokroję delikatnie w plastry. Ja się od razu nauczę tutaj jakby polskich rąk. Polskich rąk. Wychodzą, powiedzmy, że piękne.
Kasiu. Ale super, dokładnie, dokładnie jest taka. Tak jak powinno być? Tak, tak. No bo ty jednak z Gruzją, jak powiedzieliśmy, jesteś związana. Ja w Gruzji więcej jem. Ja jestem w ogóle w szoku, że od lat 70. dobrze to mówię? 70. któryś rok. Jednak w pysk. Ja tak wyczytałem. Jednak w pysk. Jeżeli w latach 70. to źle na świecie pojechał. Niech cię kaczka kopie. Urodziłam się w 72 roku, jeżeli były. I od razu do Gruzji. I od razu do Gruzji. Nie, 87. Czyli rzeczywiście siódemka się tam pojawiła. No właśnie, czyli jest blisko. Ale to była wymiana, że tak powiem, artystyczna. Tańczyłam w zespole folklorystycznym i pojechaliśmy na wymianę uczyć się tańców gruzińskich. I tak już. My jako grupa mieliśmy ich uczyć tańców łowickich, jako takich najbardziej reprezentacyjnych polskich tańców. No i wsiąkłam także. Wsiąkłaś. I serce jednak ta Gruzja. Mm. Wtedy zdałam do liceum plastycznego, więc byłam tak bardzo nastawiona, sfokusowana na w ogóle sztukę. Jesteś w ogóle artystką. Oprócz tego, że znamy cię z kabaretu. Już widziałeś, tak? Już, mnie, już lata, już coś podżera, rzeczywiście. No bardzo dobrze. Nastawienie artystyczne. Mnie bardzo cieszy, jak moi goście w moim programie cały czas coś mi tutaj podjadają. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. No bo to orzechów nam starczy, bo mamy dużo. Tak, mamy dużo orzechów, będziemy robić pastę orzechową. No ale danie ulubione, na pewno się też o to będziesz pytał. Tak. Pierwsze, co, które zjadłam w Gruzji, Gruzini do tej pory się śmieją, to jest lobio. Co jest lobio? Lobio to jest po prostu czerwona fasolka z kolendrą. O, właśnie, bo rozmawialiśmy o tym, że jednak w Gruzji, jakby nie patrzeć, bardzo dużo się używa kolendry. Bardzo dużo. Naprawdę nie ma dania, w której by tej kolendry nie było. Ja ją kojarzę głównie z Ameryką Południową, tak, z Kolumbią, bo byłem w Kolumbii z Masterchefa. Natomiast kojarzymy do tej pory z Ameryką Południową, że tam jednak kolendra, czy ewentualnie kuchnia meksykańska, tam kolendry się dużo używa. A jednak też wy... Bardzo, bardzo. Właściwie ja tak naprawdę też przez Gruzję kolendrę poznałam, bo w Polsce też jakoś całkiem niedawno dopiero wkroczyła do nas do kuchni. Wcześniej nie było, teraz w ogóle można kupić, wiesz, w tych... No teraz to jest, jest rewelacja, ponieważ idziesz do marketu i okazuje się, że jest wszystko świeże, tak. Zioła, tak? I nawet ja robię tak, że kupuję, one w domu momentalnie padną, ale mam balkon 2x2, więc doniczkę i na balkon. A właśnie jak utrzymujesz kolendrę? Bo tak bazylia mi stoi zawsze bardzo długo. Mięta też. Takie, i mięta, super, ale właśnie kolendrę tak naprawdę, jak się nie sobie zdrać, tak możemy? Możemy. Jest to bardzo prosty sposób. Aha. Używam całość kolendry, wrzucam doniczkę, kupuję nową. I zawsze jest świeża. Wiesz co, nie satysfakcjonuje mnie twoja odpowiedź. Za karę zjem ci jeszcze te trzy orzechy. Smacznego, Kasiu, jedz. Jedz. Kasiu, ja tak przyglądałem się twojej karierze i zauważyłem... Strach trochę. No, ale jakby nie patrzeć, wszystko zaczęło się tak medialnie, można powiedzieć, od kabaretu Moralnego Niepokoju. I tam z chłopakami na studiach, o, dobrze przeczytałem, czy no, na studiach zaczęliście właśnie... Zabawę w kabaret. Bo to była zabawa, przede wszystkim zabawa, nikt nie myślał, że to będzie coś poważnego na życie. Słuchaj, bo chyba tak jest często, że zaczynasz coś robić, co daje ci właśnie z pasji, tak. Daje ci niesamowitą przyjemność i radość w życiu, a nagle okazuje się, że to też... Że tak wciąga, się, że tak, że trochę człowiek odchodzi od zawodu. No ale jest, no, bardzo często jak mam teraz spotkania. Bo z zawodu jesteś polonistką. Polonistą. A jeszcze wcześniej, gdybyśmy jeszcze mieli pogrzebać, no to właśnie to liceum plastyczne, więc jestem, uwaga, plastyk wystawiennik. Co to znaczy? No właśnie, a tak skojarz, wystawiennik. No to musimy się kojarzyć. Ja mogę wystawiać. To, że jakieś dzieło artystyczne wystawiasz. No, tak, rzeczywiście. Albo przygotowanie. Ale to się zgadza, na zobacz. Smoczej. Zgadza się, bo wystawiasz cały czas dzieła artystyczne. No coś tam się dzieje. Ponieważ będąc na scenie z kabaretem, tak, bo do tego jeszcze Kasia oczywiście śpiewa przepięknie i ma najbardziej znany śmiech w Polsce, nie ma co ukrywać, no to jednak jako artysta, plastyk, wystawiasz. No to tak. No to widzisz, wszystko się łączy. Nie, ale tak poważnie, wszystko się łączy. Wszystkie te rzeczy, bo tak niektórzy mówią tak, że tak z różnych rzeczy próbowałam rozmaitych historii, ale to się wszystko przydaje. No, w moim zawodzie perfekt. Im więcej wiem, im więcej poznam, tym to potem promieniuje i jest fajniejsze na scenie. Wiesz, to też chyba nic się w życiu nie dzieje bez przyczyny i bez przypadku, prawda? Wszystko ma swoje miejsce, swój czas i jednak to, co się dzieje w naszym życiu, jednak ma swoje trzeba powody. Czasami jakby poddać się temu, bo czasami tak bardzo ciśniemy, bo nam się wydaje, że tylko to i tylko to będzie dla nas dobre, a czasami to życie lepiej od nas wie. Właśnie. I czasami magiczne słowo puść i kiedy robi się puść, okazuje się, że dokładnie idziesz tam, gdzie czujesz, że jest fajnie, więc to w moim przypadku się zawsze sprawdzało. No właśnie, bo ja teraz należę do tego, że jestem pod wielkim twoim wrażeniem, jeżeli chodzi o osobowość, o charakter kobiety.
tak? Ponieważ tak jak wyczytałem, wysłuchałem z kabaretem, z kolegami stwierdziłaś, że macie inne pomysły na życie, ty wolisz być z rodziną i jej trochę czasu więcej poświęcić, niż tylko gonić ciągle za kolejnymi występami. Oni woleli się poświęcić no, karierze, to nazwijmy. I ty potrafiłaś, generalnie tracąc kabaret Małego Niepokoju, stanąć, powiedzieć, jestem Kaśka, ja mam wam wiele jeszcze do powiedzenia i do pokazania. No, no a propos pokazania, przypomina mi się kiedyś moje prowadzenie w Opolu, kiedy rzeczywiście bardzo długo się przygotowywałam do tego koncertu, no wiadomo, Opole, no więc wielki presji się w ogóle zobowiązuje. A to jeszcze I były pamiętam, czasy, kiedy było Opole w ogóle. Kiedy jeszcze było Opole, więc może właśnie młodszym naszym widzom przedstawimy, że tak, był bo taki bardzo stary festiwal piosenki młodzi Opolu. Już nie będą mieli tej przyjemności. No, Mewo w tym roku też było, ale tak się wyszło, jak wyszło. Dziękuję. Ja już podżeram i właśnie już wydłubuję zębów. Ale a propos tego wystawiennictwa i tego, tak. że pokazałam i powiedziałam bardzo dużo, kiedy zapaliło się czerwone światełko, tak. wychodzimy z Arturem Orzechem, z którym wtedy właśnie prowadziłam, wychodzimy do głównego Dobry Wieczór i chcę powiedzieć już Dobry Wieczór i po prostu zasypać moją publiczność fantastycznościami, które po prostu przygotowałam na rozpoczęcie festiwalu. W tym momencie zerwała się potężna wichura, ale tak potężna, że był taki podmuch wiatru, że aż po prostu publiczność przegięło, a ja miałam taką suknię uszytą z takich płach. Wiola Śpiechowicz, kochana Wiola Śpiechowicz, przepiękną rzecz uszyła, ale niestety no, nie pomyślała, że może być wiatr. W każdym razie zaczęłam powiedzieć chyba dobry i to w każdym razie zawiało, bo i właśnie pokazałam już wtedy wszystko. Zanim otworzyłam usta, więc wydaje mi się, że ale sądzę, wystawiennictwa i pokazywania Kasiu, to wszystko. Że tym kupiłaś sobie publiczność jeszcze bardziej. Nie, już wtedy powiedziałam, że już teraz już jest po zawodach, po co się człowiek przygotowywał. Na wejście już jest gotowy, przygotowany. Już wszystko pokazałaś, co miałaś do pokazania. Jak wspominasz swój udział w Tańcu z Gwiazdami i w twarz bliznę znajomą? Bardzo podchodziłam trochę jak do jeża. Takich projektów telewizyjnych, takich właśnie projektów, jak je nazwać, no że jesteśmy tam trybikami, że niewiele, niewiele od nas zależy. Jest, a ja jest bardzo format, nie, trzeba tak, się go trzymać a ja i koniec jestem zadzior i nie lubię, jak mi ktoś coś każe, no bo to nawet, wiesz, konie i perszerony mi nie zaciągną i łańcuchy. No ale właśnie Taniec Gwiazdami był zaraz po tym, jak się rozstałam z Moralnymi. I to była bardzo, bardzo dobra decyzja życiowa, którą też tak podjęłam, tak, o Jezu, muszę intuicyjnie. Dobrze, czuję, że tak, dobrze, to pójdę i spróbuję. Ale to jest, tak zapytam się, z kolegami dalej utrzymujesz kontakt? Czy się omijacie się szerokim łukiem? Pół roku temu zagrałam z Mikołajem Cieślakiem, po 5 latach stanęliśmy razem na scenę i to było cudowne przeżycie, bo myślę, że i dla mnie, i dla Mikołaja byliśmy obydwoje wzruszeni. Co prawda też mieliśmy po prostu jak pod górkę, nie wiem, czy ktoś z Państwa oglądał to nagranie, ale po prostu niezła jazda. Przygotowaliśmy sketch, który był znany jeszcze z Trójki, z Pamiętnika Młodej Lekarki. No więc tak naprawdę odtworzyliśmy tylko już tak wizualnie, nauczyliśmy się. No i to było nasze pierwsze granie na scenie tego sketchu. Wiadomo, to był program na żywo. I w tym momencie ja po prostu mam jakieś szczęście do jakichś kataklizmów. I już drugi raz dzisiaj o takim kataklizmie mówię. Graliśmy w hali Mera, która ma takie z blachy falistej dach. W każdym razie usłyszałam swoje końcówkę nazwiska Ska, więc wiedziałam, że ja muszę wejść, no bo to jest na żywo, no nie ma, wszystko jest powyliczane. Ja wchodzę i mówię, ja siebie nie słyszę, publiczność mnie nie słyszy i partner mnie nie słyszy. Gramy nowy sketch, stęsknieni, bo po tylu latach tak, wreszcie, gramy razem. Ale jak się okazało, nie słyszeliśmy ni się nic. Ale sketch nagraliśmy do końca. Słyszała widownia? Nie, też nie słyszała. Nawet parę razy się zaśmiałam, ale też nie słyszeli, więc nawet mój donośny śmiech nie był słyszalny, więc naprawdę było strasznie. No 1000 czołgów jeździło nam nad głową. Także to pierwsze granie, mówimy, nawet po prostu nam po tylu latach nie dano spokojnie zagrać. Ale podobno publiczność, która oglądała w telewizji na żywo ten kabareton, powiedzieli, że czuli, że coś jest nie tak, ale sketch leciał, tu pauzowaliśmy i to jest właśnie to, że po takich 16 latach, jak się bardzo człowiek przyjaźni, jest się partnerem na scenie, to mimo długiej przerwy już się tak człowiek dobrze zna, że gramy. Tak. Ja i się muszę zblendować. Jasne, jasne. O, tutaj pomogę. Będę uczestniczyła chociaż w jednej historii. Blendujemy. To musimy blendować na masę, tak? Tak. Musimy na masę. Więc pewnie chwilę nam będzie się robiło takie masło. Mam wrzuciłeś tylko czosnek na razie? Tylko czosnek. Tylko czosnek tak jak wrzuciłem. Kasia, jakby nie patrzeć, to był Kasi propozycja właśnie tego dania. I tutaj widzę, że doskonale się spełnia w roli osoby, która przygotowuje. Ja strasznie marzę takie urządzenie, ja w ogóle... O blenderze? Tak, ja w ogóle nie mam takiej historii, więc ja zawsze wchodzę tak zwane profesjonalnej kuchni. Jestem zachwycona. Znaczy to w ogóle kszato. Ja mam zwykły tłuczek. Jak nie mam wałka, to właśnie butelką. Od wina. Idealnie. Bo wino na szczęście w domu jest. Ja zerkam sobie na Facebooku.
sprawa. Kasiu, masz, no? Może chwilę, za chwilę będziemy dalej blendować. No, tak, żeby taka kuleczka. Mamy pytanie od Aleksandry. Pani Kasiu, ja zawsze chciałam zadać jedno pytanie. Czy prowadzenie przed kamerą intymnego talk show bywało tremujące? Zawsze mnie to pytanie nurtowało. Tremę, ja w ogóle jestem ogromną tremiarą. Może rzeczywiście jest to trudne do zauważenia, ale można zauważyć, bo na przykład kiedy są programy na żywo i kiedy się witam z publicznością, to czasami w pierwszym słowie jeszcze słychać, że ja jeszcze zwalczę z tremą. Ale wydaje mi się, że gdybym nie miała tego nerwika przed wejściem na scenę, ale to jakakolwiek, czy to są rozmowy, czy to prowadzenie koncertów, czy nie wiem, stand-up, teatr, to zazwyczaj wyjście do publiczności jest czymś bardzo stresującym. Ale napędza to wyjście. No tak. Ta trema, to jest uzależnia, prawda? Nie wiem, czy uzależnia, znaczy ja nauczyłam się okiełznywać, żeby mnie nie zamykała, tylko raczej mobilizowała do działania i to jest super. Ale może to przepracować, bo ja byłam bardzo nieśmiałym dzieciakiem. Jeszcze na studiach się nie odzywałam publicznie, bo wiedziałam, że zdania do końca nie doprowadzę. A jak pamiętam, prowadziłam pierwszy koncert, to ja miałam słowo w słowo wszystko napisane, bo tak, no bo jak to tak nie napisać? Więc musiałam wszystko słowo w słowo, bo wydawało mi się, że nie dociągnę do jakiejkolwiek puenty. Także okazuje się, że dużo takich mylnych było historii. Także i nieśmiałość można zwalczyć, i tremy można zwalczyć. Najważniejsze być prawdziwym, w kontakcie z człowiekiem, jakby nie zamykać się tutaj. I wtedy jest fajnie. Pojawiło się kilka pytań, ja też o to chciałem zapytać. Co, Kasiu, myślisz o uchu prezesa? O uchu prezesa? No bo jednak to twoi koledzy robią. No tak. Gdybyś pewnie nie zmieniła swojego życia, to byś też tam grała. A ciekawa jestem. Ciekawa jestem, jakie kochani, piszcie, kogo by Kasia mogła grać w uchu prezesa. Strach trochę, ale sami żeśmy ukręcili sobie na własny tyłek. No bo zobaczymy, kogo mogłaby zagrać. Super, ale najbardziej jestem zadziwiona, Państwo o tym nie wiedzą, ponieważ w kabarecie u nas są opcje bardzo silnie się zwalczające, więc jak te dwie opcje w tak jednym projekcie dają radę, współpracują, jestem szczerze zadziwiona. No to projekt bardzo ciekawy. Ja wrócę do blendowania. Super, super. Musimy jeszcze poblendować, bo dobrze. Musi być pasta, tak? Musimy... A ja tam będę. Tak, możesz się trzymać. Będzie za mną swój udział. Podczarować. Wezmę łyżką. O. Już tam się robi pasta, zobaczcie. Tak, można powiedzieć masło orzechowe. Tak, z orzechów. Masło orzechowe. Tam jeszcze jest ale bez octu i bez kolendry, prawda? Tak, nie dawaliśmy octu ani kolendry, super, tylko wyłącznie orzechy i czosnek. Papadnia już tam się grzeje. A, już zapach jest. Tak. Bakłażany puszczają wodę, bo troszkę posoliłem, żeby jednak puścić wodę. A widzisz, a w Gruzji często jest bez soli. Bez soli. Tak. A widzisz. Także troszeczkę będzie tak zwany polski no, smaczek. No musimy robić po naszemu też, tak, prawda? Oczywiście. Nie tylko po gruzińsku. W Gruzji nie ma czasu jakiś tam odciążyć, po prostu kroimy dwie minutki, bla 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 bla. Robimy. No chodzi o to, żeby było szybko, prawda? Tak. Wszyscy są głodni przede wszystkim. Czy już jest dobra konsystencja, czy jeszcze? Pokaż. No i super, bardzo fajnie. Wiesz, jak czasami też coś chrupnie, to też tak. Jest cała frajda. Dalej, co do tego powinniśmy dodać? Kolendrę. Już po prostu chcę bardzo, bardzo kolendrę. Ja nie wiem, ja nie jestem, wiesz, tutaj masterchefem. Ja nie wiem, co powinno być przed no. Czy ten przepis znajdziemy w twojej książce? Ale to jest też tak na szybko. Przeczytać? Znajdziemy? Proszę, no moi drodzy, Kasia przyszła z książką, zobaczcie. O czym jest książka? Poczyniłam. O Gruzji zapewne. Przewalczyłam i jest. Powiesz nam, Kasia, coś o tej książce? O tej książce? Ładna jest. No, jest twoja. Jest super. Wydaje mi się, że trafiłam w sposób opisania Gruzji, bo widzisz, Gruzja jest tak bardzo wielokolorowa, że ciężko ją słowami nawet dla polonisty i dla kabareciara i dla satyryka opisać, ale wpadam na pomysł, że opiszę ją według pór dnia. Gruzję. Więc wstajemy rano, jemy śniadanie, więc jakby od jak słońce nam wschodzi, potem jest południe, potem jest zachód słońca, jest wieczór, jest noc i jest to książka pisana w dialogu. Jest to ja i moje alter ego, w ogóle w podtytule jest książki arabeski na temat Gruzji w dialogu z alter ego spisane. Tylko dla pasjonatów z poczuciem humoru. No to... Ale kolendrę mam, kolendrę Badrigiani. Patrz, najprostszy przepis. Odciąć
z bakłażanu w końcu, pociąć wzdłuż, udusić w rondlu, po wyjęciu ostudzić, wycisnąć na maksa, potem zmiażdżyć orzechy włoskie, posiekać kolendrę, czosnek, wymieszać, wszystko doprawić solą, ostrą papryką i octem winnym. Gotową masą wysmarować plaster bakłażanów i zawinąć w rulon, który możesz posypać dowolnie pestkami granatu i świeżą kolendrą. Mamy wszystko. I jeszcze ale sugestywnie, sugestywne słowa, pociąć, udusić i zmiażdżyć, kryminał. Ale powiem Ci, że bardzo fajnie jest napisane, ponieważ jest to przepis, jakby nie patrzeć, ale w taki sposób bardzo przystępny, nie? No kurczę, no jak się mówi normalnie? Weź to potnij, weź to zmiażdż, tak. Zrób. Nie ma takiej zadufania, celebry w tym wszystkim, albo suchego przepisu, tylko że przepis się wplata w historię pewną, tak? Dałem kolendrę. O, super. Już jest kolendra. Czy dodajemy już teraz ocet winny? Może na razie z kolendrą tylko tak. Zblendujemy z kolendrą. Mamy widzów też tutaj. Jeszcze tu. O, zamieszam. I blendujemy z kolendrą. Jeżeli oglądają nas teraz Gruzini, to są zachwyceni. Że robimy kuchnię gruzińską. Kasiu, ja będę blendował, to ja przekażę może tablet. Tak? I cóż mam robić? Odpowiadać na pytania? Jeżeli jakieś pytanie znajdziesz, możesz poszukać. Proszę bardzo, żeby się pani zaśmiała tak jak zawsze. Ale to trzeba mnie rozśmieszyć, ja tak samo z siebie to tak nie idzie. Zaraz z Poznania. Pozdrawiam Poznań. Pozdrawiam kota. Kota? Tak, kota. Pozdrawiamy kota. A, pozdrawiamy kota. Pozdrowionka. A, jak często odwiedza pani Gruzję? Aha, kiedy tylko mogę, ale staram się, żeby to było chociaż raz w miesiącu. To często. Także wydaje mi się, że bardzo, bardzo bo tam często. Chyba też, Kasiu, tak serce do tej Gruzji. No jest, jest. Nie tylko, że Gruzja, ale coś. No tak, więcej. Rodziny już takie połączone, można powiedzieć. Pozdrawiam Jastrzębie Zdrój. Nie, ale rzeczywiście po takich jakichś ciężkich historiach, a jestem osobą, która niestety nie umie powiedzieć nie. Nie, i zgadzasz zawsze. I to nie tylko jakby wykonuję swoją pracę zawodową, ale bardzo dużo mam takich zapytań. A pani pojedzie się z dziećmi spotka, albo gdzieś w bibliotece. I niestety nie umiem, więc nie mam tego czasu wolnego. Więc kiedy wreszcie jakieś 3 dni mi się wolne zdarzy, Dzisiaj właśnie był dzień wolny. O. Ale co robiłam od rana? Sprzątałam. A teraz uczę Zabrałam się dzisiaj za buty, a teraz właśnie staram się coś w kuchni i poprzeszkadzać. Robimy dalej. Kruszyna pozdrawię, proszę. Piotrki Trybunalski, bardzo dziękuję, ponieważ moja córka dzisiaj brała udział w przeglądzie w turnieju i zajęli jako zespół mały Flex pierwsze miejsce, także bardzo dziękuję. A córka śpiewa, czy? Tańczy w zespole. Tańczy. Tak? Ale to nie jest folklor. To jest, ona uciekła z Mazowsza niestety. Kasiu. No. A widzisz? O, wiolę. Wow. Teraz rzucamy. Tak. Wow. Pachnie, kochani, no pachnie niesamowicie. No, pachnie niesamowicie. A to jest na razie tylko to są orzechy włoskie. A czosnek propos, i kolendra. Tak. A propos orzechów włoskich, anegdotka. Ha! Takie rzeczy też czasami w głowie mam. Kiedy w Gruzji jeszcze porozumiewałam się w języku rosyjskim, uczyłam się właśnie robienia badrigiani i mówią, żebym wzięła orzechy greckie z kuchni i przyniosła. No więc poszłam do kuchni i tak mówię, aha, greckie, ale jak wyglądają greckie? No i zaczęło się tak, ale patrzę, no to stoją nasze, włoskie, jakieś takie laskowe, ziemne, ale które są greckie. No idzie kolega, mówi, gdzie są greckie? No przed tobą stoję. Nie, to są włoskie, nie, to są greckie. Okazało się, że w języku rosyjskim jakoś tak jest zupełnie ale w angielskim chyba są... Greek, tak? One się nazywają zupełnie inaczej. A, tak. Ale też to jest Grecją? Nie, też nie są włoskie. Więc w każdym języku jest inny kraj tych orzechów przypisany. No w każdym razie do badrygiani najlepiej te. Tak, czyli włoskie. Czyli włoskie. Po naszemu. Więc mamy kolendrę, mamy czosnek, mamy orzechy. Teraz tak. Tu są ziarna kolendry. Dobrze, może jeszcze tak. Dodamy. Ja tam ciut szafranu, jeżeli tam nie masz szafranu, to widzę troszeczkę takie papryki. Tak, mamy tutaj kurkumę. Czy dajesz kurkumę? Nie daje się. A my dodamy trochę kurkumy. Ale wiesz co, ile jest po prostu rodzin, ile gwiazd na niebie, tyle przepisów. Na i paprykę mamy ostrą. Dobra, dawaj. Paprykę ostrą. Kolorystycznie będzie super. Tak, i ocet. Ale ciut. Ciutkie. Ocet winny. Tak, ocet winny. Z białego wina. Zielona góra! Ho. Jaki był pani najlepszy skecz kiedy? Skecz. No już mamy gotowe. To jest polonistka! Skecz! Kiedy mam najlepszy skecz? Ja się w język gryzę, że będę się nie odzywam. Proszę. Kiedy pracowała pani w kabarecie? Znaczy w sumie cały czas w nim pracuję, tylko może nie w macierzystym. Ale taki nasz stary, najulubieńszy, to skecz, w którym nie brałam udziału. Było to zebranie
Polskiego Związku Piłki do Zbijaka, PZPydzy, ale dokładnie piękna parodia naszego PZPN-u, więc no, klasa. To jest jeszcze z tego duchu moralnego niepokoju, bo to było tylko raz zagrane, nawet nie było tego w programie. Ale Warszawa pozdrawia. Angelika, super, że się połączyła, ale czat. Ja w ogóle, a mogę czytać nazwiska? Nie może mogę. Może spróbujesz, Kasiu, masz łyżkę. Czy ja może wezmę tablet na chwilę? No proszę Cię bardzo, spróbuj, chociaż już się do niego przywiązałam. A, oddam, czy to jest ten smak, którego oczekiwałeś? Tu jest Twoja łyżka. Tak, tu jesteś połączona, ale łyżkę już mi drugą dajesz. I to jest właśnie niestety. Musimy czymś zmiękczyć. Oliwy? To nie jest kuchnia gruzińska, bo wypala! Czosnek. Czosnek dał. Czosnek dał powera. Kuchnia gruzińska, proszę Państwa, nie jest w ogóle ostra. Ale... To jest kuchnia orzechowo-kolendrowa. Nie ma szans, że coś Państwa przypieką. Jest łazienka. To idziemy razem. Wody? Jest ostro. To jest naprawdę woda? Samochodem przyjechałam. Woda. Już parę razy. Lepiej się upewnić, nos najpierw zamoczyć. To była u mnie gościem, była... Asia Kołaczkowska. Ja nie wiem, czy się z Asią, a co no się jasne. No właśnie, ta sama branża. No i ja akurat byłem kiedyś na skeczu Asi. I jeszcze po temów, czy hrabich? Nie, teraz hrabi. Tak. I była tam taka scena, że tam jest lekarz i pije wodę. I oni nalali mu wódki. I słuchaj, i on wziął, przechylił, rzeczywiście czerwony, ale grał dalej. No pytam się Aśki, mówię, Asiu, czy to było ukartowane? Mówi, nie, to mu z baru jaja zrobili, na to nie wiedzieliśmy. Nalali mu gorzały do szklanki, a on tą wodę przechylił. To jest właśnie kabaret, ale wiem, że w teatrze też całą masę, jak teraz trochę pracuję z aktorami, opowiadają mi setki anegdot i to są przezabawne historie. Tylko niestety coraz rzadziej sobie grupy robią. Na patelnię grillową, tak. Mamy ją od Waldinoxa, wrzucam bakłażany. Tak, po dwie minutki z każdej tak. strony, żeby nam się na naszego Waldinoxa idą bakłażany i będziemy je grillować. Ale zapach już naprawdę jest. Tak, pachnie przepięknie. Jest tak trzeba. Zastanawiam się, jako czym zwiększyć tego zajera, którego tam żeś zblendował. Papryki za dużo poszło. Papryka pachnie też pięknie. Dzisiaj z całowania nic się z tym czosnkiem po prostu pojechałeś. Lubisz czosnek, jest? Lubię czosnek. Ale zdrowy czosnek. A jaka jest Twoja ulubiona kuchnia? Przepraszam, ja mogę zadawać pytanie? Nie wiem, jak to możesz, oczywiście. Pierwsze tak, Ty masz czosnek i ja mam czosnek i Ty, więc całowania nie mów, że jeszcze nic. Bo to różnie bywa. Tak będziemy rozmawiali. Co dzisiaj chcesz jeszcze przygotować? Słuchaj, moja ulubiona kuchnia to jest słodkie. Ja się czuję bardzo dobrze w słodkim. Bardzo dobrze. Lubię słodkie i nawet ja dzisiaj mam dla Ciebie też niespodziankę, bo zrobimy koktajl, taki typowo porn food. Koktajl? Koktajl, tak. Czyli to zdrowe będzie. To nie będzie, to jest zdrowe. To jest zdrowe, Kasiu, a tamto będzie bardzo niezdrowe. To jest zdrowe, a tamto już będzie niezdrowe, będzie super. Będzie super, tak. Będzie bardzo, bardzo smakowało. Nie, ja już jak powiedziałam, na wstępie jestem po czekoladach, ja już jestem przygotowana. No my to częstujemy produktami Tago naszych gości. Poluzujemy więc... spódniskę tylko troszkę i, że tak zobaczmy powiem, się. Ruszymy do boju. Jeszcze chwila, niech się grillują bakłażany, może podkręcę. Gamar żeba Tbilisi. A w ogóle pozdrawiam wszystkich Gruzinów, bo wiemy, że Gruzini nas tak. oglądają w Gruzji. Mamy łączenie. Nie wiem, czy rozumieją, co mówimy. Troszeczkę. Rozumieją. Pozdrawiamy serdecznie. Co ta? Ho. A jak jest po gruzińsku na zdrowie? Gaumachos. Gaumachos, właśnie. To tak jak ta restauracja w Warszawie. Jest. Prawdziwa gruzińska. Tak. Jeszcze? No, jeszcze ciut-ciut. Jak się, no, mam się tam... Ciut-ciut, podkręcimy tempo na naszym Waldinoxie. Masz też taki fajny sprzęt. Mam, no myślę, że... Jak mnie kręcą takie sprzęty. Pełni przygotowany. Widzisz, Kasiu, tutaj u nas sprzętów. Ja zerkam, kochani, czy są jakieś pytania od Was? Zadajcie Kasi pytania. Bo mi papryka do nosa wpadła. Do nosa. Przepraszam. Kasiu, jakie jest Twoje ulubione... Ja obiecałam sobie, że dzisiaj będzie bez głupich śmiechu, będzie poważnie, ale już widzę, już mi puszcza. Kasiu, jakie jest Twoje ulubione danie? Pyta Marta. Schabowy. Nie, żartuję. Strasznie dawno nie jadam schabowego. Właśnie, tak jak robisz kuchnię? Tak normalnie w domu, rodzinnie z córką. Co jecie? Co jemy? Dużo. Nie dużo, widać. Ale... nie widać. Spalam. Ale wiem, czy, nie wiem za dużo mięsa wieprzowego. Lubię zgrillować coś sobie w piekarniku, bo szybko, ale muszę tuż na basturmę, na zdrowie. To ja może teraz przejmę. To papryka. Przepraszam najmocniej. Papryka. To była papryka. Do nosa. Co tam masz pod stołem? To była papryka. Nic to nie ma. Nie, ale powiem Ci, że no, lubię te piersi kurczaka. Lubię te piersi kurczaka, drób, lubię białe mięso. Lubię sobie zmarynować historię. A w domu sama gotujesz? Jak mam tylko czas wolny, to natychmiast śmigam. Jednak... Ale powiem Ci, że wtedy biorę sobie jakąś książeczkę moją na magiczną. Na przykład swoją? Nie, ja nie piszę jakichś kucharskich historii za dużo. Ale to są przepisy w tej książce. Ale takie drobiazgi, tak jak ja obserwuję, takie bam, 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 bam. A o czym jest ta książka?
O czym to w ogóle jest? W ogóle tytuł Sama Radisson znaczy po gruzińsku na zawsze. Na zawsze. Bo powiem Ci, że w tym roku mija 30 lat, jak przeliczymy, od 87, odkąd do tej Gruzji trafiłam. Więc tak trochę, nawet nie wiedziałam, że to mija 30 lat. Dopiero podczas pisania zdałam sobie sprawę, że to jakaś mała rocznica. A co spowodowało, że stwierdziłaś, no dziewczyna, która gra w kabarecie, konferansjerka, tak, znana publicznie, po pewnej chwili ma pomysł, napisze książkę. No to już jest moja piąta. Piąta książka. Poprzednie no, było... tak, po prostu się nudzę w domu, po prostu nic nie robię, po prostu patrzę. No może polonicka, to jednak jest ta możliwość pisania. Ale tak zwanym międzyczasie piszę, tylko... Kiedy że... masz czas na to? Przy pierwszej książce nie miałam i źle się to skończyło, dlatego teraz mam sporo czasu. Właśnie... Mam teraz bardzo dobrą umowę, gdzie mogę sobie pisać, wiem ile czasu mi na taką książkę potrzeba i ją w czasie sobie mieszczę. A ile się czasu pisze książkę? Bo nie mam pojęcia. O tej nie powiem, bo powiem, że... To jest zakazane. Że nie, tylko że zrobiłam to... Za szybko. Błyskawicznie, ale może dlatego, że tak długo się z nią nosiłam, no, ona już tak bardzo była w głowie, że kiedy już usiadłam, to napisałam, dobra, mówię, w miesiąc. W miesiąc? No. Ale tak, jak ale co dziś to byś siadała? Piszesz i tak od rana do nocy? Bo to nie jest, że czekasz na wenę. Ja już po prostu miałam plan, wiedziałam co i jak. Wiedziałam, że po drugiej stronie w Gruzji współpracuje ze mną fantastyczny fotograf, Gorger Darciaszwili, jeżeli może w Tbilisi ogląda, to też pozdrawiam. Gorge jest szefem National Geographic w Tbilisi i on na moją prośbę wykonał do tej książki specjalnie ponad 50 fotografii. Wstawał rano z aparatem, jeszcze przed śniadaniem, więc mam pięknie Tbilisi przez wschód słońca, więc potem wszystkie te pory dnia pięknie fotografował, więc przesłałam mu rozdział po rozdziale i on więcej wiedział, na czym się koncentrować, o czym pisze. Także udało mi się cudnie zgrać i no, takie piękne albumowe historie w książce poukładać. O. No i rzeczywiście, no zrobiłam to przez miesiąc. Książka dla dzieci się pisze miesiąc, bo teraz jestem na rozpoczynaniu drogi do trzeciego tomu Maliny. To jest taka książeczka dla dzieci, postać dziecięca, dla takich dzieciaczków. Może masz kogoś w rodzinie, szkoła podstawowa, 7-12? Mam siostrzenicę Gabrysia, pozdrawiam serdecznie, moje siostry, córeczka. Gdybyś zerknęła, Malina cud dziewczyna, Malina szał dziewczyna, absolutnie wariackie przygody, no wiadomo, pakosiowym językiem pisane. Bardzo fajnym językiem. Ale dużo z dialogowania, wiem, że sobie tam dzieci różne historie robią, nawet może z tego teatrzyki porobić. Są konkursy, nie tylko jakieś łamańce językowe, ale może tam porysować, są komiksy na przykład do rysowania. Także my już na Baldinoxie drugą partię bakłażanów grillujemy. Bardzo dobrze. I wydaje mi się, że możemy za chwilę przejść do zawijania. Do rolowania. Ja tu spróbuję jeszcze... Tak robisz? O, właśnie, to jest historia. Ja chętnie popatrzę. Nie, to pokaż ponieważ mi, jak robisz. Otworzenie... Ja bez wyjścia... Ja jestem wiem, białym. Ja też białym. Wiesz, jak się ostatnio nauczyłam? W Gruzji, jak zapytałam. Oni w ten sposób robią pach, ale właśnie tutaj, że jest ten dziubek tu, a potem dokładnie widzisz tutaj, wycinają. Pod palcem czujesz te wgłębienia i o tym pach, tak jak jabłuszko i potem blum. No, trzeba się uczyć, czyli rozumiem, to odcinam. Nawet głębiej, żebyś dotarł do tak. Jeszcze głębiej? No, dobra. Czekaj, właśnie już mam posłudnie. Już poszło. Zaczekaj, zakryję się czymś. Na koszt naszej firmy będzie pranie. No, żeby tylko się, wiesz, ten granat się sprał, ale dobra. Nie mamy fartuszka, powinien fartuszek dostarczyć do takiej pracy. Ale widzisz, ja należę do osób, które zawsze z niczego coś wybrną. Jest za 5:08. O godzinie 8 rano córka musi być w szkole, tak jak przypomina się w ostatniej chwili, że musi mieć przypięte flo, takie biało-czerwone, bo nie wiem, 11 listopada i w ogóle historia. Jeszcze bardziej? W tym momencie mama w 2 minuty robi, nie, dobrze, super, i teraz po tych głębieniach, no. Zrobiłam jej serwetki i z nagle znalezionej czerwonej wstążeczki, także... Czyli można? Można wszystko, rzeczywiście uruchomić głowę. Jedziemy po wgłębieniach. Mam nadzieję, że... No i zobacz, teraz łatwiej Ci będzie? Zobaczymy. Niż tak robisz? Na pewno łatwiej. Granat ma to się, że jest przepyszny. Ale wiem, że jest 1000 sposobów na otwieranie, ale granat jest przepyszna. Poza tym w ogóle to mam zalecenie, ponieważ ja zawsze jestem mało zażelazowiona. Więc obowiązkowo takiego granatu. Zobaczcie, Kasia zjeść. Pakosińska pokazała nam gruziński sposób na otworzenie granatu. I mniej więcej tak wygląda moja kuchnia, kiedy ten granat otwieram. Wybucha wszystko. Jak ja to lubię. Zobaczcie. Tak? A gdzie jest miseczka? I po kawalątku z tej miseczki. Przepyszne. Miseczka jest. I po kawalątku. No dokładnie. Kasiu, przewrócisz bakłażany na drugą stronę? Takim czy patrz, i takie coś masz nawet. Ja normalnie w domu widzę. Trzeba odbezpieczyć. Trzeba kliknąć. Do przodu. Tu? O.
Prosto? Kurczę, ale zabawa. Kurczę, kuchnia może być rzeczywiście zabawna. No pewnie, ja że jest. Tylko butelkę i widelet. To co ja tam mogę w ogóle osiągnąć? No przecież gotujesz. A łapka, odbezpieczyć, zabezpieczyć. Dzieje no, się. Jest rewelacja. Tu jest jakieś magiczne coś. Super, tu blenderek. Tak, jeszcze mamy dużo rękawiczki sprzętu. Rękawiczki gumowe. No rękawiczki to podstawa w kuchni w razie jakiejś awarii. Z palcami, to właśnie zakładamy rękawiczkę. W Masterchefie, jak byłem, to zawsze wołaliśmy medyk, medyk! I przybiegał Przemek, sympatyczny facet i nam bandażował palce. Ja sobie wczoraj zrobiłam krzywdę. Jaką? Bardzo szybko się jakoś do zmywarki wsadzałam rzeczy i niestety tak nachyliłam, że sobie w kciuk tak pum, widelczyk. To myślę, że powiedziałam ała, ała, ała. I trzy kropki. Znam uzus, co prawda, ale powiem ała, ała, ała. Bo tyle nam chyba wystarczy na to jedno danie. To chwilę przeczyszczę. Tu się resztę zjemy później. Dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Co zrobić z łapkami? Łapki możemy położyć u siebie na desce, bo jeszcze będą potrzebne. Dobrze, myślałam, że masz jakieś swoje miejsce. O, właśnie, zobacz. To jest Kasia w kuchni. Kasia w kuchni siedzi zawsze dłużej, bo ona sobie musi to wszystko poukładać. Muszą mieć odległości. Nie ma czasu na układanie. No wiem. Dobrze, tu mamy już gotowe. To jest tak zwany więc myślę, że te pierwsze możemy zawijać. Tak. Zawijać możemy te pierwsze bakłażany. Czy jest na to jakiś sposób? Bo ja nie ukrywam, że to danie robię po raz pierwszy. Jak kanapkę. Jak po kanapkę. Po prostu smarujesz tak pięknie i nożem? I w rulonik. Tak. Ja robię je po raz pierwszy to danie. Tak jak właśnie masło. Na Kasi prośbę ewidentnie. Dobrze, czyli co? Biorę bakłażan. Tak? Mhm. Biorę pastę. Jeszcze, no, tak. Na ciut, ciut. Wyłączę już patelnię naszego Waldinoxa. Tak, tak? Jakbyś posmarował masełki. Jak no. Masełki? Bo tak, to jest jak masełko przecież. Ale powiem Ci, że ja byłem kilka razy w knajpie gruzińskiej, restauracji. Rzeczywiście jedzenie przepyszne, haczapuri, wina, sery, ale jeszcze pokażono nie jadłem w ten sposób. Może nie wiedziałaś po nazwie, że to jest Badrigiani. Badrigiani, nie wiedziałem. I tak zawijamy, ale tak? Tak. Ale w restauracji gruzińskiej najczęściej je się, uwaga, najpopularniejsze danie to jest haczapuri. Haczapuri, tak. Haczapuri, czyli po prostu jakby puri to jest po gruzińsku chleb, a hacza to jest taki jakby można powiedzieć, że jakiś twaróg, coś. Z serem, z twarogiem właśnie. I to w zależności od regionu jest bardzo rozmaicie przyrządzane. Najbardziej co Polacy lubią to jest haczapuri na sposób imeretyjski, czyli jest takie dosyć cieniutkie. Aha. To też jest fajne do zrobienia, tak naprawdę mogliśmy dzisiaj może też haczapuri zrobić. Bo to jest tak, że aha, tylko właśnie jak nie ma sera, ale to też są polskie sposoby na to. Są, jak nie są, mam, nie są mam, polskie sery. Tak, to się mozzarellę się naszą robi tak. Z twarogiem pustym może i to się wszystko. Żeby nam się nie zjarały. A to już może odstawić, bo to się cały czas grzeje. Jak to jest? Tak. Połączone nawet? Nie, wyłączone już jest. Ale walidując, jakby nie było, trzymały tak, temperaturę. No bezpiecznie. To bardzo dobre patelnie są. Trzymały temperaturę i oddają nieustannie. Ale jakie zapachy. Jak pachnie przepięknie. Ja już oszaleję zaraz. To prawda. Ja już nie mogę, to jest jedyny sposób, pachnie kiedy pakosy można wyłączyć od mówienia. Po prostu postawić ją w kuchni przed czymś pachnącym, kiedy jest głodna. Rzeczywiście, plącze mi się język i myślę już tylko o tym, ale żeby to zobacz, zaraz połaszować. Zobacz Kasiu, tak, drodzy widzowie, zobaczcie, jak z kilku produktów tak, można to jest naprawdę, pyszne to jest danie wyczarować i generalnie rzecz biorąc, no to bym myślał, że blendując orzechy włoskie z tak. Kolendrą, kilka przypraw, które każdy ma w domu, może wyjść coś takiego fajnego. Tak, jest to bardzo. I bardzo fajnie, że często się błąd robi, jak się wrzuca na patelnię, gdzie za dużo jest oleju. I to te takie są śliskie. Nawet w Gruzji czasami widać, że takie przeoliwione. Przez dużo oliwy. No. A my tu pokazujemy takie, prostą, no, szybką, super. Łatwą kuchnię, co można każdy może w domu zrobić. Bardzo wiele osób napisało, że jakiś przepis dietetyczny, przepis fit. No mamy dzisiaj przepis to jest fit dietetyczny. No w sumie tak. Jest fit. Jest i zdrowy. Kompletnie się na tym jest. Zawijamy. Ja też, ale po mnie widać, że nigdy się nie znam. Nigdy nie liczyłam jakichś tam kolor, jakiejś historii. No. Tak czekam, kiedy mi walnie, no bo to już ten wiek już powinno. Cały czas 18 już to ustaliliśmy na początku. No tak, no ale właśnie czekam się, jak to 18 się skończy, to kiedy mi przywali, że tam. No, ale waga mi się rzeczywiście, od ilu lat mi się trzyma? Kasiu, ja jeszcze rzeczy noszę, które to zawsze się chłopaki śmieli z kabaretu, tak, że po prostu ja 10 lat to samo jak kurca, ale się przywiązuję, a ponieważ mogę nosić cały czas te rzeczy, które nosiłam w liceum. Ten sam rozmiar. Tak. Zazdrości. Więc one rzeczywiście. Kasiu, ale czasami są bardzo modne, bo one jak przeleżą, już przejdą trendy, wiadomo, że lat wraca, się przewaliło i okazuje się, że mam super, super modną historię. Powiedz mi, jakie masz dalsze plany? Wiem, że występujesz ze swoim własnym programem artystycznym, mhm. Tak. Prowadzisz różne imprezy. Wydałaś książkę.
Co dalej będzie działo się u Kasi? No, w ogóle co się wydarzyło ostatnimi dniami, jestem bardzo, bardzo dumna, ponieważ razem z zespołem Makabunda, który znalazł w zapisie jeszcze istniejące piosenki, a kompletnie nieznane, z Uli Pogorzelskiej, to taka gwiazda kabaretów międzywojennych. Więc piosenki, które udało nam się ocalić od zapomnienia. I naprawdę czułam, nagrywając te rzeczy, że robię coś bardzo ważnego. Cennego. I w ogóle odczytywanie z nut, takiego jakby wyobrażenie sobie, jak w tych latach 20. ta piosenka była śpiewana, plus dodać jeszcze coś naszego. O, właśnie, a teraz to co najbardziej lubię, czyli tak zwane. I jeszcze wiesz co, ja bym tak jeszcze tą kolendrą tak dobrze. Tak, lubimy ją z kolendrą. Żeby tak było ładnie. Ja tu, uwaga, chwycę te granaty, bo granat ma to do siebie, że. Że strzela. Że strzela. No w końcu granat. No, nazwa się kiedyś wzięła... spadały z drzewa, a ostatnio, no właśnie. No w każdym razie te piosenki z Uli Pogorzelskiej udało nam się nagrać. Także też myślę, że ten album jakoś tak w miarę. No muszę za tydzień zacząć pisać kolejną malinę, żeby się do końca... A gdzie teraz, Kasiu, z tobą się można spotkać? Gdzie można twoje skiecze zobaczyć? Wiesz, bo ja tak krążę, że tak powiem, uciekam teraz od mediów, szczególnie od mediów publicznych, co jest jasną sprawą, bo wielki eksodus uciekłem swój własny satyryków. Program stworzyłem. No, bardzo dobrze, pełna niezależność. Także raczej można spotkać mnie gdzieś w terenie. Ostatnia uwaga, pozdrawiam Sieniawę Żarską. Śniewa, a gdzie jest Śniewa Żarska? Śniewa Żarska jest obok Żagania. Pozdrawiam Żagań. Pozdrawiamy serdecznie. Pierwsze danie mamy już gotowe. Ale wiesz co, super to zrobiłeś. Jak Kasiu wygląda? Bardzo, bardzo w porządku. Gruzji, kurczę. Tak, troszeczkę wygląda Gruzji. Klasa. Nie, chłopaki? Zaraz będziemy próbować. Zalian Kargi, jacho. Kasia, to talerzyk, super. Proszę bardzo. Widelczyk. I połaszuj, dziewczynko. I w końcu możesz zjeść. W końcu możesz zjeść. Dosyć tego czczego gadania na czczo. Tak. To może nałożyć im. Tak. Chociaż mnie przepali. Dobra, ale mam wodę. Poczekaj, jeszcze. Oczywiście nie musimy zjeść wszystkiego, wystarczą, żebyśmy zdegustowali, bo zasuszamy z drugim przepisem. A teraz te słodkie historie, no, ale słodkie to niespodzianka, bo nie wiem. Niespodzianka. Będzie słodko. Spróbujmy, jak smakuje. Dobra, spróbujmy, chociaż tam tu stoi woda. Tam jest akurat dużo właśnie tej. Ja to bardziej niż paprykę, to czosnek mnie tutaj powalił. Kurczę. Dobra, bardzo dobre. Bardzo dobre. Powiem ci, że masz swój własny sposób. Bo one nie są przeolejone. No. I to jest klasa. Bo bardzo często nawet mi, jak robię w domu, to jednak zawsze ten olej wylezie, ale może dlatego, że ty odsączałeś tą solą. Tak, i solą. Dzięki temu, że dajemy sól, one pozbawiają się wody. I nie chłoną tak jak gąbka oliwy. Pycha. Naprawdę smakują jak gruzińskie. Ale powiem ci, że jestem bardzo zaskoczony, bo to jest pyszne po prostu. To jest bardzo dobre. Co myślałeś, że ci jakieś byle, co tu przywiozę? No nie, bo przepis to oczywiście jest Kasi. Kasia mnie do niego zainspirowała i to jest przepyszne. No. Tak się można ustawić. Po prostu człowiek to powie, potem stoi, gada, gotuj. A tu ci gotują po prostu. Chociaż, kurczę, tego czosnku nawaliłeś. Dla zdrowotności. Czyjej, kurczę? Naszej. Przepyszne. Kasiu, dobra. Kontynuuj. A ty będziesz kontynuować? A ja będę robił dalej. Kochani, zrobimy teraz szybki przepis. Coś bardzo porn food. Mianowicie... Jak powiedziałeś? Deser. Porn food. Kurde, porn zainteresowałam się. Mogę od razu. Mogę tylko jeszcze tego, przepraszam. Proszę bardzo, dziękuję. Granatu. No granaty, uwielbiam. Mleko trafia do... Wiem, jak wygląda mleko. Blendera. Naprawdę jest zdrowe? Bardzo zdrowe, krowie. Oczywiście możemy zastąpić to mlekiem sojowym, jak ktoś nie używa. Lód, kostki lodu, wszak to będzie bardzo taki zimny. Tam jest mleko i lód na razie. Mleko i lód, tak. Słuchaj, są upały. Ja na przykład teraz piję dużo różnych kaw frappe, tak? Bo gorąco jest na tego Wiesz, kawę. Ja kawę nie piję? W ogóle? W ogóle. Jak ja bym się napiła kawę, to już bym się do zachodu, to już do sierpnia nie zatrzymała, bo mi speeda dało. I to będzie z ciasteczkami. Bierzemy ciasteczka. Mam tu owsiane akurat. Od tego. A mogą być jakieś mniej zdrowe? To są bardzo zdrowe. Mogą być i mniej zdrowe. Jak najbardziej. I ciasteczka po prostu zwyczajnie wrzucamy. To jest bardzo proste. Prostszego przepisu nie ma. Wrzucamy. Ostre. Ale że paprika. Nawet nie powaliłeś. Papryka. Papryka jest ostra. Ciasteczka. Wszystko w porządku? Tak, kurczę. W porządku? Czosnek. Bardzo ostry czosnek. Ale dzięki temu przyczyściłaś sobie drogi oddechowe. Ciesz się, że tylko drogi oddechowe. Bo to idzie w kierunku...
Że musimy się udać, a jesteśmy na jednym kablu. Jednym, pójdziemy razem. Blendujemy. Zblendowane. I już? No, mówiłem, że sekunda. Przepis bardzo szybki. Bierzemy, takie przepisy to zobacz, ja bierzemy nasze miseczki. No. Sos czekoladowy. O kurczę. Zobacz. Jedna. Mili Państwo. To jak ja po tej papryce teraz w słodkie wskoczę? Idealnie właśnie. Idealnie? Pewnie, że tak. Odepniemy albo i nie. O! Odepnąłem. Odpiąłem. Odepnąłem. Nowe słowo. Luz, po prostu zawsze mówię, jak mam same wątpliwości, to jest oboczność. A które słowo przed wejściem tutaj ćwiczyliśmy? Które to było słowo? W cudzysłowie. To jest, jak się mówi poprawnie? No właśnie, i to jest właśnie błąd. Ale na pierwszym roku, na polonistyce, ja Państwu zdradzę, oglądałem to, zresztą to nie jest takie tak naprawdę brzydkie słowo. Wiem, że też według ostatnich badań to słowo nawet można tak używać, nie będzie traktowane jako wulgaryzm, ale żeby nie popełniać błędu, mówimy, że coś jest w cudzysłowie, a nie w cudzysłowiu, i wykładowca wytłumaczył, to tak jak mówimy, że jest coś w dupie, a nie w dupiu. Także myślę, że każda, kto tak raz to usłyszy, to zapamięta. Ja zapamiętałam. O, lody zamarznięte. Ale damy gałkę lodów lody jeszcze. Jeszcze lody. O ile uda mi się cokolwiek z tymi lodami zrobić. Bo zamarzły na kamień. Potrzymacie trochę? To jest... Mogą być. To jest dobra. Dobry zamarzalnik. Lody. I zaraz damy bitą śmietanę. Zaraz zobaczysz, Kasiu. Mam tutaj w syfonie. Zobaczmy. Bita śmietana w syfonie. Oh, Marcello, Marcello. Nie wiem, dlaczego mi się skojarzyło z jakimiś włoskimi historiami. Kurczę, jak się do tego dobrać teraz? Jak się tego dobrać? Jeszcze nie skończyliśmy. Czemu nie dać jak tego rurek? Chcesz jeszcze odepchnąć coś? Rurki zawsze. To podstawa. Rurka to podstawa. Dobrze, wszystkiego. Że masz opakowanie, bo właśnie to przed spotkaniem właśnie obsunęłam. Jedna rureczka. Ale to ładnie wygląda. Druga rureczka. To przerzucimy tutaj, żeby było więcej miejsca. Bardzo ładnie to wygląda. Co więcej. I długopisy. Zobacz. Czemu pięknie. Nie? Coś jeszcze pasuje. To w ogóle artystyczne podejście do sprawy, bo widzisz, tu się robią jakby takie. Tak. Takie freskografiki. Nie zapominajmy, że tu jest przecież ciasteczka są. No, z tym trochę przesadziłeś. Na mój tak zwany. Kasiu, masz na to spróbować? Jak ja mam to teraz zjeść? Jest ta rurka. Ja mam to, ale... No spróbuj, napić się. Ja mam swoje. Czekaj, przepiję wodą. Żeby... Przepij wodą i spróbuj. No bo tam jednak czosnek jednak i Nie zabiję. Papryka. Nie zabiję. O, be, znowu strasznie niezdrowe, strasznie niezdrowe to niedobre jest. W ogóle. Na pewno jest niedobre. Ale czad. Dobre? Kurczę, ty to wymyśliłeś? No przed sekundą. Ale gościu jest. Nie, poważnie, to niespodzianka jest. Jakie to jest zdrowe? Przecież... Nie mów mi takich rzeczy, bo mnie zniechęcisz. To niedobre, niezdrowe, nie jedz tego, zostaw to w ogóle. Super, super. Zobacz, szybki deser, bardzo szybki, który może każdy w domu zrobić. Chwila i masz. Ale ja nie mam syfonu takiego fajowego. Ale to może takie po prostu stópki jakieś też, nie? Można stópki, można samemu ubić śmietanę. Moment się robi. To można jeść, naprawdę? Można. No to jest do jedzenia przecież. Nie wiem, jakie są zasady w tym programie, że ja mam tylko prowadzić ha-ha-ha, trampa. Nie, nie, to naprawdę jest tylko właśnie je. Jak Kasiu, zerknę jeszcze na pytania naszych fanów. Będziemy pomału kończyć. Czy są jakieś pytania? Może ktoś a może zapyta? Coś, a możemy jeszcze coś zrobić słodkiego? Możemy. Może. Mamy bezę. Możemy bezę zrobić. Kochani, że macie kolejne pytania do Kasi, zadajcie je teraz, bo za chwilę będziemy zmierzać do końca. Kasiu, gdzie można kupić książkę twoją? Pyta Krystyna. A, książka jest dopiero od środy, bo taką oficjalną premierę mamy teraz w środę, we wtorek. We wtorek w ambasadzie Gruzji. Tak. Czy jest jeszcze tak. Książka przedpremierowa? Tak, dopiero świeża, dopiero ma parę egzemplarzy dotarło do domu, więc tak się jeszcze człowiek nie nacieszył. I tak jeszcze nie wierzę, że tak to moja wreszcie. Pyta Alicja, czy jesz przed występem, czy po występie? Po. Jak to jest? Po. Przed nie wolno. Bo nie to, że nie wolno, tylko po prostu jedzenie trochę usypia i nie mam takiej energii. No ale to widzisz, akurat my jemy już po występie, można powiedzieć.
Nie wiemy w trakcie. W trakcie. A w trakcie, a to jest, można, a... w trakcie można. Czy nie uważasz, że to jest najlepszy program na świecie? Że super. Jesz, rozmawiasz i jest fajnie? Jest klasa, jeszcze się karmią. No, karmią. Ja to w ogóle się bym jadł w domu nie robiła. Pyta Marta. Pani Kasiu, który... Pani Kasiu, deser, który skradł Pani serce, to? Pana kota z truskawkami. Ale tak, zmieniamy. Ale nie, jak to się nazywa. Musimy jakąś nazwę nadamy na to. Szejk rurkowy? Nie wiem. Rurkowe szaleństwo. Staję w szranki z pana kotą z truskawkami. A Kasiu, te sery u siebie w kuchni robisz? Kiepska jestem, że chodzi o ciasta. Moja siostra Magdzie, ojejku, ona po prostu najlepsza szarlotka na świecie, bo jedyne ciasto, które tak naprawdę uwielbiam, to szarlotka z taką fajną kruszonką, ale nie potrafię Kasiu, odtworzyć tego. Kasiu, ja ci pokażę, jak się robi szarlotkę. Tą kruszonkę? Tak. I ostatnie pytanie, Monika pyta, jakie jest pani ulubione miejsce w Warszawie? W Warszawie? Kurczę, lubię po Saskiej Kępie spacerować. Tak, ulica Francuska. Tak, mówię z głowy, czyli z niczego. Ale właśnie Saska mi się skojarzy. Przypomnijmy jeszcze, jakie jest tytuł super, książki. I super lody na placu Zbawiciela. Pyta się Krystyna, jaka jest tytuł książki? Przypomnijmy. Tytuł książki. Sama Radiso. To oznacza? Na zawsze. Na zawsze. I to na jest... zawsze nie być głodnym. No, u mnie Kasiu nigdy się nie jest głodnym. Staramy się gości karmić z całego serca. Bo jednak jedzenie łączy ludzi i daje radość. Tak ja uważam, prawda? Gotuje się sercem i się chce to robić, to wychodzą fajne rzeczy. To prawda. W ogóle, żebyśmy coraz częściej się spotykali. Tak po prostu do kuchni Kasiu... zadzwonić, kupić jakieś paluszki, kupić truskawki, wziąć kawałek mleka. Siedzimy sobie wszyscy razem w kuchni, bez szczególnego namawiania ale się. Ale masz mój numer, dzwoni, ja przyjadę, super. A po ty do mnie przyjedź. Będziemy gotować. I dobrze, jeść, jeść. Szlaki przetarłam, więc jest klasa. Kasiu, ja chciałbym ci podziękować serdecznie za udział w programie. Dziękuję bardzo. Mam dla ciebie jeszcze prezent od naszego partnera marki Tago. Mamy dwóch partnerów. Mam dla ciebie taki prezent, bo myślałam, że w ten sposób mamy Waldinoxa ale... od patelni i od słodyczy, więc kosz słodyczy jest tutaj dla ciebie. Ten kosz jest ten dla cały mnie? Kosz jest dla ciebie. Tylko dla mnie? Tylko. Nie, ja się podzielę, nie będę taka. Nie no, jest tylko łącznie dla ciebie. I jeszcze oczywiście jest Beza, jak każdy gość mój otrzymuje ode mnie Bezę Czerwińskiego, więc Beza jest również dla ciebie. Rudek, widzę Beza zrobisz tak? Obok swojej twarzy. Zrób sobie Kasiu jeszcze zdjęcie. Jeszcze przed i po. Poszło? Wiecie, nigdy nie oddycham, jak jest robione ja zdjęcie. Ja też i wciągam brzuch. Czy w ogóle w domu wychodzę, to ściągam. I tak naprawdę nie można gadać, a ja non stop gadam. W jakichś ściankach, od których naprawdę uciekam. W tej chwili. Ale potem piszą, że tej to się japa nawet na zdjęciu nie zamykam. Muszę bardzo się pilnować. Kasiu, ja ci dziękuję serdecznie, że... Dziękuję, ale ja mogę sobie to podać. Możesz. Tak, super. Dziękuję ci serdecznie, że przyjęłaś zaproszenie do mojego programu. Dziękuję. Było mi niesamowicie miło ciebie gościć. Tak. Dzięki. Sympatyczną, fajną po prostu babkę. Którą dziękuję znamy bardzo. Z telewizji, a przede wszystkim no, po prostu jesteś fajną, równą babką. Dziękuję bardzo. No. Nie, raczej nie odstraszam. Nie, absolutnie. Przyjedź do Milanówka, zobacz. Przyjadę, na pewno. W Milanówku najlepsza kapusta kiszona. Gdybyś szukał kapusty kiszonej, to ci pokażę super miejsce. To chętnie skorzystam z tej propozycji. Jeszcze słyszałem, że w Milanówku jest bardzo dobra cukiernia, gdzie bezy robią. Pomyliłem Milanówka z komorowem. Dotarło do ciebie. Tak. Tak jest? Oj tak. No bo ja słuchaj, konkurencję szukam wszędzie, szukam konkurencji, no. Gdzie robią bezy. Potem Podkowa tam Leśna. Z mango i marakują. Jest. No to ja już wyszukałem. To jest naprawdę, można było tysiąc takich jakichś bez zjeść, ale jest ludzie z zagranic tam przyjeżdżają. Rzeczywiście coś tam nie magicznego jest w tych bezach. Kochani, ja wam dziękuję serdecznie za dzisiaj. Dziękuję. Było mi bardzo miło was gościć w mojej kuchni razem z Kasią. I widzimy się już w kolejnym odcinku programu Balkon 22 od kuchni. Do zobaczenia.